Izrael uderza w Polskę. Niemcy zazdroszczą nam edukacji. Komisja Europejska kontra polscy przedsiębiorcy. A na koniec nowe rewelacje odnośnie wieku emerytalnego. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie. No i co? Lecimy! Positive news on the diplomatic front. Israel and Poland have confirmed that the political crisis between the two countries is over, announcing the return. Lider izraelskiej opozycji ocenił jako nie do zaakceptowania, by izraelska młodzież uczyła się polskiej narracji w sprawie Holokaustu. Polityk odnosi się w ten sposób do porozumienia między rządami Polski i Izraela w sprawie wycieczek izraelskiej młodzieży, które zostało osiągnięte w ubiegłym miesiącu. W dniu 16 marca 2023 roku w Warszawie odbyły się negocjacje umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem państwa Izrael o współpracy w zakresie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży. Osiągnięto wstępne porozumienie w tej sprawie, poinformowało w marcu na Twitterze MSZ. Poddanie się w sprawie wycieczek młodzieży do Polski to hańba narodowa. Polacy od lat wszelkimi sposobami próbowali ukrywać i zaprzeczać udziałowi wielu Polaków w eksterminacji, obok sprawiedliwych wśród narodów świata, którzy działali na rzecz ratowania Żydów, napisał w mediach społecznościowych Jair Lapid, były premier Izraela, obecnie lider tamtejszej opozycji. Lapid dodał, że izraelski rząd jest odpowiedzialny za zachowanie pamięci o Holokauście i walkę z antysemityzmem. Zdaniem byłego premiera Izraela jest niewybaczalną słabością, że obecni szefowie izraelskich resortów edukacji i spraw zagranicznych ulegli polskim żądaniom w sprawie wysyłania izraelskich uczniów w miejsca, gdzie fałszuje się historię, a jako główne ofiary przedstawia się Polaków. Niedopuszczalne jest, aby wycieczki młodzieży przyjeżdżające, by uczyć się o Holokauście narodu żydowskiego, uczyły się polskiej narracji, napisał Jair Lapid, dodając, że Polacy w wielu miejscach brali aktywny udział w mordowaniu Żydów, co, według niego, udowodniono w wielu opracowaniach historycznych. Wstydzę się rządu izraelskiego, który zrezygnował ze swoich wartości i zasad, napisał były premier Izraela. A big part of Israeli culture, as you know, Benita, for high school aged students in particular, to travel to the concentration camps in Poland. Na początku marca MSZ informowało, że w trakcie rozmów prowadzonych z kanałami dyplomatycznymi nastąpiło zbliżenie stanowisk, dające nadzieję na to, że w najbliższym czasie między Polską a Izraelem będzie mogła zostać podpisana kompleksowa umowa regulująca podróże zorganizowanych grup izraelskiej młodzieży do Polski. Jak podkreśliło wówczas MSZ, Polska niezmiennie podtrzymuje gotowość do przyjęcia i goszczenia w naszym kraju obywateli Izraela, zarówno podróżujących indywidualnie, jak i w ramach zorganizowanych grup na podstawie istniejącego między naszymi krajami porozumienia dotyczącego m.in. ruchu bezwizowego. No i dokładnie wszyscy wiemy, że różnorodność perspektyw historycznych to najgorsza rzecz na świecie. Dlaczego ktoś miałby chcieć, aby izraelska młodzież uczyła się polskiej narracji w sprawie Holokaustu? Że to tak nazwijmy w ogóle, tak jak oni to mówią, że to jest polska narracja. To nie są fakty historyczne. To jest nasze zakłamanie rzeczywistości przeciwko ich faktom historycznym, prawda? Przecież wszyscy wiemy, że nauka polega na trzymaniu się jednego niezmiennego punktu i widzenia i braku spojrzenia na wszelkie inne. Tak naprawdę to jest dość straszne, że Polska i Izrael mogą współpracować w sprawie wycieczek studyjnych dla młodzieży. Jest to okropny pomysł, żeby edukować młodych ludzi o przeszłości z różnych perspektyw. Jak to jest możliwe, że obecni szefowie izraelskich resortów edukacji i spraw zagranicznych ulegli polskim żądaniom i zgodzili się na taki skandal? Wszak wszyscy przecież wiemy, że ściśle trzymając się jednej narracji historycznej, możemy przyczynić się do szerzenia pokoju i zrozumienia na świecie. Nie ma potrzeby zdobywania wiedzy z różnych źródeł, nie ma też potrzeby dialogu, nie ma potrzeby wzajemnego zrozumienia, nie? Generalnie jest to naprawdę bardzo straszne, że kiedy przecież nasze oba narody bardzo ściśle współpracowały ze sobą i Polacy bardzo wiele zrobili dla Żydów podczas trwania II wojny światowej. Jasne, były i wyjątki, ale mówimy przecież cały czas o milionach ludzi, więc wszędzie zdarzają się różne jednostki, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Jednak zrobiliśmy naprawdę bardzo wiele dobrego. Mamy nawet specjalny film nagrany na ten temat, który również poszedł w świat, w tym także był promowany w Izraelu. Jeśli chcecie zobaczyć, to koniecznie sprawdźcie nasz specjalny materiał na kanale Bądź na Bieżąco, a my już lecimy dalej.
W tym zestawieniu najlepszy uniwersytet w Polsce, czyli Uniwersytet Warszawski, zajął 395 miejsce na świecie. Die Welt cytuje eksperta w dziedzinie edukacji Tomasza Gajderowicza z Uniwersytetu Warszawskiego, według którego wyniki polskich uczniów poprawiły się spektakularnie w minionych 20 latach. Niemcy mogłyby się wiele nauczyć od Polski, jeśli chodzi o system edukacji, komentuje niemiecki Die Welt. Gazeta wskazuje na wyniki międzynarodowych porównań umiejętności uczniów, jak badanie PISA, przeprowadzane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Niemiecki dziennik zauważa, że w badaniu z 2000 roku wyniki polskich uczniów były jeszcze poniżej średniej wśród krajów OECD, ale od tamtego czasu stale poprawiają się we wszystkich trzech dziedzinach. Dziś system edukacji tego kraju jest jednym z najskuteczniejszych w międzynarodowych badaniach porównawczych, pisze brukselski korespondent Die Welt, Tobias Kaiser. Jak wskazuje, już w ostatnim badaniu PISA sprzed pandemii, przeprowadzonym w 2018 roku, polskie szkoły były w światowej czołówce w każdej z podstawowych umiejętności. Z całego świata zgłaszają się eksperci edukacyjni, którzy chcą wiedzieć, jak tego dokonaliśmy, mówi Gajderowicz dziennikowi. Dodaje, że Warszawa, która jako ponadmilionowe miasto została odrębnie potraktowana w badaniu PISA, należy do miejsc z najskuteczniejszym systemem edukacji na świecie i gra w jednej lidze z Singapurem czy Szanghajem. Spośród krajów UE podobnie dobrze do Polski wypada jedynie Estonia. W narodowym rankingu edukacji, który mierzony jest przez ONZ, Polska zajmuje 20 miejsce pod tym względem, wyprzedzając chociażby Japonię czy też Francję. Jak wskazuje Die Welt, doświadczenia Polski są interesujące dla innych krajów, także dlatego, że w porównaniu z międzynarodowym kraj ten nie wydaje szczególnie dużo pieniędzy na oświatę. Niemcy mogą się wiele nauczyć od Polaków, w porównaniu z Niemcami i innymi krajami uprzemysłowionymi, Polska mało wydaje na edukację, a mimo to polscy uczniowie osiągają świetne wyniki, które od lat się poprawiają, mówi cytowany w Die Welt Andreas Schleicher, który w OECD odpowiada za badania PISA. Według niego i innych ekspertów sukcesy systemu edukacji są rezultatem radykalnej reformy szkolnictwa pod koniec 90 roku, kiedy to m.in. zaktualizowano programy nauczania, zmodernizowano przedszkola, wprowadzono obowiązkową zerówkę i zlikwidowano małe wiejskie szkoły, których wcześniej nauczyciele uczyli kilka poziomów jednocześnie. Oczywiście Niemcy znani są na całym świecie z tego, że zawsze mają problemy z edukacją, nie? Chcą się uczyć od Polaków teraz. Kto by pomyślał? Na pewno wszyscy wrogowie Przemysława Czarnka będą teraz pijali ze złości, ponieważ jak to w ogóle jest możliwe? Ten Przemysław Czarnek jest najgorszym na świecie ministrem oświaty. To musi być absolutnie szokujące dla wszystkich, że kraj, który rzekomo nie ma żadnych osiągnięć w dziedzinie edukacji, może nauczyć Niemców czegoś wartego uwagi. Skoro polski system edukacji jest teraz uważany za jeden z najskuteczniejszych, to chyba warto przygotować się na tłumy zdumionych Niemców pytających się, jak to w ogóle możliwe? No może Niemcy będą się uczyć teraz w polskich szkołach polskiej wersji historycznej? A propos poprzedniego tematu. Może powinniśmy zacząć organizować wycieczki do naszych szkół, by pokazać im, jak naprawdę się uczyć i przy okazji zarobić na biletach wstępu. Tak, Niemcy, przybywajcie do Polski, by na własne oczy zobaczyć, jak nasze dzieci biją was na głowę w czytaniu, liczeniu i naukach przyrodniczych. Na pewno tak szybko nie czytacie jak nasi, a już na pewno nie po polsku. Będzie to wielkie przeżycie, które z pewnością zmieni wasze życie. I kto wie, może dzięki temu wasz system edukacji również zyska na wartości, tak jak polski, i będzie tak samo dumnie opisywany przez wszystkie media, czy to prawicowe, czy lewicowe, że jest po prostu najlepszy na świecie, a wasz minister edukacji również nie będzie krytykowany przez nikogo, bo będzie również tym, za którym opowiada się wasz cały niemiecki naród. Gratuluję oczywiście. Polska, Polacy, staliśmy się światowym wzorem edukacji i nauczania. Czekamy z niecierpliwością na kolejne kraje, które z zazdrością będą patrzeć na nasze osiągnięcia i marzyć o tym, aby kiedyś dorównać polskiej mocy edukacyjnej. A propos tylko tych wszystkich wskaźników, że cały czas nam się poprawiają, no to też pamiętajmy o tym, że z roku na rok, a zwłaszcza w trakcie pandemii, później dalej, i później jeszcze przy okazji Ukraińców, którzy do nas przyjechali, cały czas przecież zaniżamy te poziomy, więc też zdawalność jest dużo wyższa przy niższym wykazaniu kompetencyjnym. Następny temat. I przeurocza Zuzia. Tak, i nasza Zuzia w roli modelki. No to może właśnie zaczniemy od tego, co już Robert tutaj zajawił, czyli nie jest
Urządzenie do bezpiecznego przewożenia dzieci w samochodach o nazwie Smart Kid Belt już od kilku lat jest niszczone na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej przez działania czterech największych graczy z branży fotelikarskiej. Pomimo pozytywnych wyników dziesiątek testów zderzeniowych, prawidłowych wyników badań bezpieczeństwa oraz posiadanej homologacji, Smart Kid Belt wciąż musi walczyć o uznanie konsumentów. Czytamy na portalu biznesinfo.pl. Produkt wielokrotnie udowadniał swoje bezpieczeństwo urzędnikom Komisji Europejskiej, którzy zostali wrogo nastawieni do niego przez producentów fotelików z USA, Wielkiej Brytanii, Chin oraz Kanady, czyli państw spoza Unii Europejskiej. W rezultacie KE, która powinna chronić interesów członków Unii, zajmuje się niszczeniem polskiej innowacyjnej firmy i jej opatentowanego produktu. W ten sposób komisja działa ręka w rękę z producentami fotelików, którym nie podoba się oparta na jakości konkurencja i utrata wpływów ze sprzedaży fotelików. Przypomnijmy, że Smart Kid Belt to nic innego jak urządzenie, które za pomocą regulowanych klamr pozwala dopasować wbudowane w auto pasy bezpieczeństwa do wysokości dziecka, zapewniając bezpieczną jazdę podczas podróży. Pas przeznaczony jest zarówno dla młodszych, jak i starszych pociech w wieku od 5 do 12 lat oraz jest przystosowany do każdego rodzaju pojazdu. Jego podstawowa zasada działania nie różni się niczym od popularnych fotelików samochodowych, które przecież również zabezpieczają dziecko za pomocą poprawnego ułożenia samochodowych pasów bezpieczeństwa. Robi to samo, oprzyj się. W foteliku podnosi się bądź opuszcza zagłówek. Czyli jakby funkcja jest dokładnie ta sama. I efekt jest taki. No i znowu mamy tutaj narrację jedną. Wszyscy przecież doskonale już wiemy, że Komisja Europejska ma tylko jedno najważniejsze zadanie. Niszczenie polskich innowacji. Przecież nie mają ważniejszych spraw na głowie, ani żadnych innych obowiązków, jak na przykład dbanie o stabilność gospodarczą, polityczną czy społeczną w całej Unii Europejskiej. Smart Kid Belt to naprawdę wyjątkowy, rewolucyjny wynalazek, który oczywiście nie mógłby być jeszcze bardziej przełomowy. Jak to możliwe, że inne kraje, z branży fotelikarskiej nie są w stanie wynaleźć czegoś podobnego? Może dlatego, że nie potrafią docenić, jak niesamowite i genialne jest dopasowanie pasów bezpieczeństwa za pomocą tych klamr. Zdecydowanie brakuje im widocznie wizji. Dlaczego więc Komisja Europejska nie wspiera tego curu techniki z otwartymi ramionami? Przecież pozytywne wyniki testów zderzeniowych i homologacja to są dowody chyba nie do podważenia. No ale tak, zapomniałem, oni mają tylko jedno na celu, zniszczenie polskiej innowacyjnej firmy wspólnie z producentami fotelików ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chin i Kanady. Także ślepi są wszyscy, że tego nie dostrzegają. Cóż, trzeba przyznać, że sytuacja wygląda naprawdę beznadziejnie dla Smart Kid Belt. Może kiedyś ludzie zrozumieją, że Komisja Europejska jest tylko po to, żeby niszczyć polskie wynalazki, zamiast wspierać je tak, jak powinna przecież to robić. Być może, kiedy TVP World wejdzie bardziej w zagranicę, no to wtedy wszyscy to zrozumieją. Następny temat. Wszyscy jesteśmy emerytami, tylko każdy w swoim czasie. Gdy po raz pierwszy wprowadzono emerytury, mało kto dożywał wieku emerytalnego. Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8%. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich czasach spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej. Na konferencji prasowej minister rodziny Marlini Maląg i prezes ZUS profesor S.E. Gertrudy Uścińskiej padło pytanie, kiedy będzie konieczne podniesienie wieku emerytalnego z powodu niekorzystnych czynników demograficznych. Wprowadzenie takiego rozwiązania rekomenduje Polsce m.in. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Minister rodziny Marlena Maląg, odnosząc się do tej kwestii, powiedziała, że przejście na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku powinno być wyborem, a nie przymusem. Dlatego rząd wprowadził wiele instrumentów zachęcających do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Jak wskazała, jest to na przykład PIT 0 dla seniorów. 2018 rok był drugim z rzędu, w którym skróciło się statystyczne życie Polaków. Pojawia się pytanie, czy są to tylko pojedyncze roczniki spadku długości życia? Wspaniałe te świadczenia emerytalno-rentowe waloryzowane o 14,8, nie? Naprawdę wszyscy emeryci powinni teraz spiać z zachwytu i świętować ten cudowny fakt. Przecież to dodatkowe grosze, które z pewnością wystarczą na pokrycie wszystkich wydatków. Utrzymanie, jedzenie, leki, a może nawet i małe wakacje w egzotycznych miejscach ze spa, jak na przykład
na balkonie. Teraz każdy emeryt może sobie pozwolić na życie w luksusie, może nawet kupić sobie dodatkową bułkę do swojej codziennej zupy. A przecież wszyscy wiemy, jak bardzo rząd dba o najstarszych seniorów, starając się zapewnić im komfortowe i dostatnie życie, do tego stopnia, żeby mogli pójść do urny wyborczej i zagłosować. To naprawdę wzruszające, jak troskliwie podchodzą do emerytów, traktując ich jak swoich własnych dziadków. Więc świętujmy razem, drodzy emeryci, ten niebywały wzrost naszych świadczeń. Zapomnijcie o tych nieistotnych problemach, jak drożejące leki czy rosnące rachunki za prąd. Przecież te dodatkowe pieniądze z pewnością wystarczą na zaspokojenie wszystkich waszych potrzeb. A może nawet starczy na mały prezent dla wnuka, taki, co to się nie rozpadnie po pierwszym życiu. Czekają nas naprawdę wspaniałe czasy, już nie mogę się doczekać mojej własnej emerytury. Heja.